Cieszę się, że jest dzisiaj e, Krzysiu i Martyna i, i Lucy jest i e, Sabinka i kto tam jeszcze? I Miron. E, miło, bo to chyba nie wiem, dzieciaki, to nie wiem, czy Miron tutaj był kiedyś w tej kaplicy. Ale gdyby coś, to mamy jakiś mały prezent. Dla kogoś to był pierwszy raz dzisiaj. Wojtuś przyniesie. Miron, to dla ciebie, z okazji tego, że jesteś pierwszy raz dzisiaj w kościele, może ci się spodoba. Zapraszam was, siostry, bracia do drugiego listu św. Pawła do Koryntian. Zanim będziemy czytać, chciałbym was jakoś tak e, zachęcić do tego, byście się dzielili świadectwami. Usłyszeliśmy dzisiaj kilka e, może bardzo prostych rzeczy, tak? E, na pewno prostą rzeczą wydaje się to, że e, Bóg jest z nami w takich codziennych sprawach, jak, jak w, w szukaniu mieszkania, w szukaniu pracy. E, rzeczywiście nieraz jest tak, że możemy modlić się i mówić ufam Tobie, ufam Tobie, a, a w rzeczywistości to mogą być tylko słowa, a zaufanie jest... E, Czymś, co jest obok, tak? Przechodzi obok, nawet nie zauważamy. Tak jak mówiła Daria. Bywa tak, że możemy śpiewać, możemy mówić, możemy mówić ufam Panu Bogu, mogę powiedzieć, wierzę mu. Ale kiedy rzeczywiście tak się zaczyna dziać, wtedy zaczynają się dziać cuda. Więc może to nie raz jest tak, że kiedy się nic nie dzieje, to po prostu zaufaj Panu. Bardzo dziękuję za to świadectwo i, i za to, co mówiła też Ola o tym poczuciu bezpieczeństwa. Rzeczywiście to są niebezpieczne miejsca, w których pracujesz i trzeba się liczyć z zagrożeniami, bo, bo jest dużo agresji. Więc Bogu niech będą dzięki po pierwsze, że był z Tobą, po drugie, że daje Ci taką... Mądrość i, i to opiekę, którą poczułaś od niego. A kiedy człowiek nagle uświadamia sobie, co zrobił, to wtedy siły opadają i myślę sobie, co ja robię. Bogu niech będą dzięki za to, że chroni Ciebie i chroni każdego z nas, którzy jesteśmy w trudnych sytuacjach. Za to świadectwo też bardzo dziękuję. Za świadectwo Mariusza, który opowiadał nam. O tym, w jaki sposób przeżył ostatnie piątkowe nabożeństwo moditewne. To jest fantastyczne. On z pozycji obserwującego. Mamy nadzieję, Mariusz, że też z pozycji takiego uczestnika, który będzie obdarowany różnymi charyzmatami, w tym także będziesz mógł oglądać cuda na własne oczy. Tego, tego też się spodziewamy, ale to niekoniecznie z pozycji obserwowacza. Yy, jeszcze raz yy, dziękuję Wam za te świadectwa i zapraszam do yy, Słowa Bożego. Czytamy yy, taki... Temat wymyśliłem Bóg i Bóg nic poza prawdą. Dziękuję Szymonowi za to, że mi pomógł przygotować grafikę, a Was już zapraszam do tekstu. Muszę jednak powiedzieć, że kiedy będziemy czytać ten czwarty rozdział od pierwszego do szóstego wiersza, to jest jakby kontynuacja tego, co była. Musimy na, na sekundę jeszcze popatrzeć się na końcówkę, ponieważ od zwrotu dlatego zaczyna się ten pierwszy wiersz. I jak zaczniemy go czytać, tak dlatego więc i do, to dlaczego oczywiście trzeba by zapytać, więc pozwólcie, że przeczytamy najpierw e, fragment e, pochodzący z, e, z drugiego do Koryntiana. A właściwie samą końcóweczkę. Tam, pamiętacie, to było dwa tygodnie temu. My wszyscy z odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana. Jesteśmy przemieniani w ten sam obraz. Z chwały w chwałę za sprawą Pana, który jest Duchem. Dlatego nie zniechęcamy się, skoro z miłosierdzia Bożego pełnimy tę posługę. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie posługujemy się podstępem. I nie zniewalamy Słowa Bożego, lecz jawnie głosimy prawdę, poddając samych siebie pod osąd każdego ludzkiego sumienia przed Bogiem. Jeśli nawet nasza Ewangelia jest zasłonięta, to przed tymi, którzy dają się zgubić, których Bóg tego wieku, Bóg tego świata oślepił umysły pozbawione wiary, aby nie dostrzegli blasku Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie ale Jezusa Chrystusa Pana. Samych siebie zaś, jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. Bo Bóg, który powiedział z ciemności niech zajaśnieje światłość, to On sam zapalił w naszych sercach światło poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo i za to, co dajesz nam, abyśmy mogli przyjąć dzisiaj i abyśmy mogli Ożywieni tym słowem, być wzmocnieni, posileni, wyjść stąd nakarmieni, ale także, Panie, abyś wskazał nam te miejsca naszego życia, które muszą ulec przemianie, te postawy, które się Tobie nie podobają, byśmy. Podobali Ci się we wszystkim, byśmy mogli chodzić nienagannie przed obliczem Twoim. Twoje słowo posyłasz, by nas korygowało, by nas oświecało, by nas prowadziło. Prosimy Ciebie, poślij je również teraz do każdego z nas, do serca każdego z nas. Zacznij od mojego. Proszę Cię o to w imię Chrystusa. Amen. Zacznę od takiego stwierdzenia, które mm, może e, jest... E, Banałem, ale dla mnie nie jest. Zastanawiam się nieraz nad fenomenem wiary. Czym jest wiara, czym jest zaufanie. O tym mówiła dzisiaj Daria. O tym jakby czujemy to, czym jest wiara i czym zaufanie. To jest na pewno trudne pytanie, czym jest. Jak wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć, czym jest wiara, czym jest zaufanie. Ale chcę też powiedzieć dzisiaj, i o tego zacznę, że niewiara jest nierozwiązywalną zagadką. Dla mnie najbardziej zaskakującą rzeczą jest to, że dwoje ludzi słucha Ewangelii, słucha dobrej nowiny o Chrystusie, i jeden wierzy, a drugi nie. Nie wiem, czym dokładnie jest y Zaufanie, bo to jest takie bardzo trudne, tak? To należy do takich pierwotnych postaw. Od po prostu zaufania. Ale wiem, że bywa tak, że ktoś do Boga przylgnie całym sercem i wierzy, że On jest, jest pewien Jego miłości, jest pewien Jego dobroci, a ktoś obok słucha, słyszy to samo, słucha tego samego i po prostu mówi, nie wierzę. Dzisiaj chciałbym się chwilkę z wami nad tym zastanowić, dlatego taki temat Bóg i Bóg. Nic poza prawdą. Rozpoczęliśmy od trzeciego rozdziału, bo tam właśnie taki tekst pozwalał nam orientować się, do czego Paweł. Jakby nawołuje. On mówi o tym, żebyśmy się nie krępowali, żebyśmy jako Boży Lud mogli stanąć z osłoniętym obliczem przed Boży Tron. To jest ta aluzja do Mojżesza. Będziemy jeszcze mogli do tego wrócić. Do Mojżesza, który zakrywał twarz, żeby nie oglądano może by nie raziła, by nie przestraszała ta chwała pańska, ale też może po to w pewnym momencie, by Izrael nie zobaczył, że gaśnie, że gaśnie ta chwała. Zakrywał twarz, bo ta chwała odstępowała. Tak mówi święty Paweł w tym tekście, który przed nami, który widzimy w trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian. Skąd Paweł tę tradycję przejął, nie wiem. Myślę, że e, możemy na pewno powiedzieć, że z ducha Bożego, ale e, mówi tak z odsłoniętą twarzą. Możemy odbijać tę chwałę. E, przypomina nam się oczywiście pierwsze niebo. E, to znaczy wiemy, czym jest e, blask słońca, a czym jest blask księżyca, czy gwiazd. E, lubimy patrzeć na, na księżyc, patrzymy też w gwiazdy, patrzymy w planety. Wiemy, że planety to są ciała niebieskie, które same z siebie nie wydają światła, są ciemne. Ale świecą dlatego, że są w pobliżu słońca. Dlatego świecą, że ten blask słońca oddają. Bóg jest niewidoczny, ale jest jasnością, jest światłością, tak możemy mówić, jest ogniem trawiącym. I wiemy, że każdy człowiek, który jest blisko Boga, e, tą światłość oddaje. Albo jest czarną dziurą która to światło przyjmuje i je po prostu wciąga i nie pozwala zauważyć. Dzisiaj Mariusz złożył takie świadectwo o, o modlitwie Małgosi i o tym, że nie widział tak uśmiechniętej osoby, tak pięknie uśmiechniętej osoby. Nie widział kogoś tak rado, radosnego, tak rozradowanego jak Gosia. I my możemy wszyscy powiedzieć, to jest normalne, tak? Rozumiemy to. Bo kiedy ktoś jest przed obliczem Wszechmogącego, to jego sytuacja ulega zmianie. Yy, zaczyna nie, nie świecić sam światłem, ale odbijać to światło chrystusowe. Możemy zobaczyć na jego twarzy uśmiech, radość. Możemy zobaczyć e, światło, które od niego bije, i ono nie bije od niego, tylko odbija to, które jest niewidoczne. I to jest fantastyczne, bo Bóg chce nas ustanowić w tym świecie właśnie w takim sposób światłami. Abyśmy nie świecili sami z siebie, swoim własnym światłem, swoją własną jasnością, ale odbijali tę światłość. Gdybyśmy sobie zapytali, jak to zrobić, to to jest dość proste, teoretycznie. Proste teoretycznie, bo teoretycznie to znaczy bądź blisko swojego Pana. Jesteś blisko, przyjmujesz to światło i je oddajesz. Jesteś blisko, będzie to widać. Chyba, że czarna dziura się zrobiła po prostu w twoim życiu i wszystko, co on daje, po prostu wsiąkasz. Mówi się o tym nieraz przy okazji Morza Martwego. Przyjmuje dobre, dobre, dobrą wodę, a zamienia ją wkrótce w taką zasoloną, że nic nie może tam yy, yy, żyć. Chcę powiedzieć, to już jest kwestia pewnego, pewnej decyzji. Tak? Chcę odbić światło. Tam, gdzie jesteś, w twoim domu, odbijać jego światło. Tam, gdzie jesteś, w swojej pracy, odbijać jego światło, być kimś, kto rzeczywiście to światło przyjmuje, ale nie dla siebie, nie tylko dla siebie. Chcę, aby stało się światłem, które um, i, i udziela też innemu, bo tak to zostało powiedziane, tak to zostało um, zapisane. Um, kiedy czytamy ten czwarty rozdział, on jest um, piękny, a um, zobaczmy, te, te teksty, one są um, bardzo głębokie. Zaskakująco, niby to prosty list do zwykłych Koryntian, ale znajdujemy w nim jakąś, jakieś bardzo głębokie treści, kiedy tylko zaczniemy się nad tym chwileczkę zastanawiać. Dlatego mówi Paweł, nie zniechęcamy się skoro z miłosierdzia Bożego pełnimy tę posługę. Nie całkiem dawno temu, bo we wrześniu, na początku września zanotowałem to sobie, miałem takie rozważanie, które brzmiało właśnie w ten sposób. Muszę tego poszukać. Brzmiało w ten sposób: o wytrwałości przeciw zniechęceniu. Na pewno niekoniecznie musicie pamiętać, to dotyczyło wdowy, która prosiła sędziego i miała po prostu być wytrwała w tym proszeniu miała wytrwale prosić. A on robił wszystko, żeby była zniechęcona. Myślę sobie, że jesteśmy wszyscy bardzo mocno poddani takiej presji zniechęcenia. Ja takie wrażenie mam, siostry, bracia, nie wiem, jak ktoś y, się by zgodził z tym, może jakoś zareagować, mruczeniem czy czymkolwiek innym. Ale y, kogo bardziej potrzebujemy w naszym życiu? Ludzi, którzy nas uspokajają, czy ludzi, którzy nas zachęcają? Ludzi, którzy mówią, no nie bądź taki y, wyrywny, czy takich, którzy powiedzą, słuchaj, nie, nie załamuj się. Kogo potrzebujemy bardziej? Zachęcaczy czy zniechęcaczy? takich którzy będą nas po prostu mówić słuchaj za bardzo jesteś taki wiesz ekspresyjny raczej weź się trochę uspokój potrzebujemy wszyscy zachęty wko wkoło w koło i wciąż tak nie wiem czy każdy z nas czy wielu z nas ale mogę wam powiedzieć że znam jednego który bardzo potrzebuje wciąż i wciąż potrzebuje zachęty potrzebuje tego żeby go zachęcać kiedy słyszę, ja to mówiłem niecałkiem dawno, muszę to powtórzyć. Kiedy słyszę, jak Kościół się modli, kiedy słyszę, jak Kościół śpiewa, to czuję się zachęcony. Kiedy słyszę, jak Kościół, e, jakby tak mm, modli się półgębkiem, tak śpiewa, tak byle jak, to czuję się zniechęcony. Nie wiem, czy ktoś ma tak? Bardzo potrzebuję Waszego głosu. Bardzo potrzebuję jako, jako człowiek, jako, nie, jako pastor, jako chrześcijanin, potrzebuję tego, żebyście się włączyli, żebyście też e, dali z siebie wszystko. Nie wiemy siostry, bracia, czy jutro będziemy żyć. Nie wiemy, czy coś nas nie rozłoży i będziemy musieli zostać w domu. Korzystajmy z tego, że jesteśmy dzisiaj, korzystajmy z tego, że jesteśmy na nabożeństwie, korzystajmy z tego, że możemy się nawzajem budować, zachęcajmy się nawzajem. Zachęcajmy się niekoniecznie tym, że słuchaj, siedzisz obok mnie i mówisz: No słuchaj, zachęcam cię. Zachęcanie najlepiej wychodzi wtedy, kiedy człowiek obok mnie wyciąga ręce i się głośno modli. Nie wiem, czy macie tak? Czy was to zachęca? Czy kogoś to zachęca? kiedy widzę, że po prostu ktoś obok mnie podnosi ręce i się modli, zamyka oczy i nic go nie obchodzi, czy nas jest pięciu, pięćdziesięciu, pięciuset, po prostu staje i się modli, wtedy ty też nabierasz odwagi i myślisz sobie, ja też tak chcę, tak? Wtedy ty też zamykasz oczy i podnosisz ręce. Potrzebujemy nie tyle tego, żeby ktoś nam mówił, słuchaj, no zachęć się, zachęć się, potrzebujemy przykładów, ludzi, którzy staną obok nas i będą się modlić, będą się modlić, będą śpiewać. Potrzebujemy tego, dlatego że y, wszystko, co jest na tym świecie, służy temu, by nas zniechęcić. By nam powiedzieć, słuchajcie, skąd ten entuzjazm, czy nie przesadzacie, skąd ta wiara, skąd te wszystkie rzeczy, czy to nie, byle, czy to nie jest aby przesada, tak? Ludzie cierpią, ludzie umierają. Powinniście być bardziej y, jakby, y, nie wiem... No, w każdym razie mniej tego zachęcania. Dlatego nie zniechęcamy się, mówi apostoł Paweł, skoro z miłosierdzia Bożego pełnimy tę posługę. Pełnimy tę posługę z miłosierdzia. I tak zaczęła, od tego słowa zaczęła dzisiaj nasze nabożeństwo Krysia. Czym jest miłosierdzie, powiedziała nam, powiedziała nam prosto ze słownika, czym jest miłosierdzie. Jest okazywaniem życzliwości takiej, której nie można sam, jakby, um, której, która nie, nie jest zasługą za coś która nie wynika z faktu, że ktoś mi zrobił dobrze, ja mu robię dobrze. Miłosierdzie polega na tym, że okazuje je komuś, kto w ogóle y, y, nie, za, nie jest zainteresowany, nie był w stanie pewnych rzeczy, nie był w stanie pewne rzeczy zrobić. Tutaj czytamy, że skoro z miłosierdzia Bożego pełnimy tę posługę, skoro z miłosierdzia Bożego pełnimy tę posługę, to jesteśmy powołani do tego, byśmy, to nawzajem, byśmy z siebie nawzajem zachęcali, siostry, bracia. Potrzebujemy tego. Jakbym tylko dzisiaj chciał Wam to powiedzieć, to by mi to wystarczyło. Chcę powiedzieć, że najbardziej ze wszystkiego na tym świecie potrzebujemy tego, byśmy się nawzajem zachęcali. Bo wszystko, co jest wokół nas, zniechęca nas. Ciągle nas odrywa, ciągle nas kieruje w jakąś inną stronę, które ciągle powoduje, że zaczynamy się nad czymś innym zastanowić, a mamy powody do tego, by zachęcać, ponieważ Bóg okazał nam miłosierdzie i z tego powodu jesteśmy, go, jesteśmy zob, zob, zobowiązani, jesteśmy zobligowani, jesteśmy naturalnie powołani, byśmy także byli ludźmi, którzy innych zachęcają. Zachęcasz, kiedy siedzisz wygodnie w krześle. I tak lekko przysypiasz? Stojąc tutaj przez lat 30, tu, w tamtej kaplicy, widziałem bardzo różne rzeczy. Takie, które fizjologom się nie śniły. Naprawdę, to nieraz jest po prostu fantastyczna rzecz patrzeć na Was. Wy wiecie, że to jest fantastyczna rzecz. Patrzeć na Was, na Wasze twarze. Widzieć wasz, wasze twarze uśmiechnięte, radosne, pełne szczęścia. A nieraz tak szczęśliwe, że po prostu odpoczywające, tak odpoczywające, że po prostu potrzeba kogoś, kto z boku nas szturchnie. E, potrzebuje, potrzebujemy zachęcania nawzajem. Jeśli ktoś tego nie potrzebuje, z całym szacunkiem, zazdroszczę ci. Ja potrzebuję. Jeśli ktoś jest, kto potrzebuje, niech się dzisiaj nie, nie wstydzi, niech po prostu pomacha ręką, żebyśmy wiedzieli, kto obok nas potrzebuje zagęcania. No. Wszyscy potrzebujemy, tak wychodzi. Nie wiem, to chyba tutaj... Ja bym na palcach jednej ręki policzył, kto ewentualnie jakoś tak mniej. Ale naprawdę w 90% wszyscy potrzebujemy. Y Zobaczmy, że ten drugi wiersz, on jest bardzo ciekawy. Zobacz na ten drugi wiersz. On jest bardzo ciekawy. Bardzo go tak przeanalizowałem szczegółowo, bo on mówi tak: unikamy postępowania ukrywającego sprawę hańbiące. On tak się zaczyna. I wiemy, że e, wbrew pozorom tak możemy przebiec przez to zdanie, jakby nie zauważyć tego zdania. Tu wiesz, ukrywamy, nie unikamy postępowania z ukrywającego, postępowania ukrywającego sprawy hańbiące i możemy pomyśleć sobie, okej, okay, dobra, ale czy to jest ważne? E, powiem tak. Dzisiaj chrześcijaństwo bardzo cierpi, ogólnie rzecz biorąc, chrześcijaństwo bardzo cierpi z powodu ukrywania spraw hańbiących. I wiemy chyba wszyscy, że rzeczywiście jest to e, wielki, Problem dzisiejszego oblicza chrześcijaństwa. Dla wielu ludzi to ukrywanie spraw hańbiących jest dowodem na to, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ponieważ jego funkcjonariusze ukrywają sprawy hańbiące. Wiemy, jaki problem dotyczy chrześcijaństwa ogólnie, tak, bo bo wiemy że na przykład kościół w Irlandii, kościół katolicki w Irlandii właśnie z powodu wyjawienia pewnych rzeczy, które się miały miejsce. Tam są różne rzeczy i pedofilia i e, rzeczy, które dotyczą między innymi e, jakichś e, zbrodni popełnianych na, na dzieciach oddawanych pod opiekę. Te wszystkie rzeczy spowodowały, że w ciągu jednego pokolenia nikt by się tego nie spodziewał, siostry, bracia, żeby Irlandia, która jest synonimem e, jakby chrześcijańskiego, katolickiego świata, w ciągu dekady zmieniła się nie do poznania. Ludzie, którzy tam jadą i którzy opowiadają o tym, jak wygląda teraz Sytuacja mówią, że po prostu kościoły są puste. Dlaczego są puste? Dlaczego opustoszały kościoły tam? Dlaczego o, mogą opustoszeć także te kościoły w innych miastach? Nie, nie musimy się z tego powodu w żaden sposób cieszyć. Bo dla ludzi to jest po prostu dowód na to, że chrześcijaństwo jedno mówi, drugie robi. Że Bóg chrześcijan nie jest wcale tym Bogiem, którego warto przylgnąć. To nie jest wcale tak, że oni po prostu popatrzą się na ten kościół i powiedzą, w tym kościele nie chcemy, będziemy winnym. Nie. Dla wielu ludzi będzie to kamieniem odrazy i powodem, dla którego nigdy nie będą szukać Boga, bo jakim powiesz o chrześcijaństwie, to powiedzą, już znamy to chrześcijaństwo. Dlaczego? Paweł powiedział, unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie możemy nie, nie zauważyć tego, że takie, takie y, ukrywanie takich spraw hańbiących w tym sensie uczestniczenie w nich. Tak? w tym sensie e, e, takim patologicznym, Paweł krytykuje i mówi, nie będziemy się tym e, posługiwać. I dlatego mówi dalej, nie postępujemy, nie postępujemy żadnym, nie posługujemy się żadnym podstępem. Podstęp. Ten podstęp może mieć różne oblicza. E, podstęp może przyjąć na przykład takie oblicze, e, kiedy e, ludzie e, czują się, czy chcą po prostu... Wiesz, m, powiedzieć coś o Bogu. Na przykład, e, kiedy przychodziłem na początku do kościoła e, ewangelicznego, takiego osiemdziesiątkowego, jak nasz, e, to wiele razy słyszałem zdania, które brzmiały mniej więcej tak. Jeśli po, pokręcę coś, to mi, mi wybaczcie, bo to dawno temu było. One tak brzmiały, e, że oddaj życie Bogu, a on rozwiąże za ciebie wszystkie twoje problemy i będziesz szczęśliwy. Szczęśliwy i bardzo szczęśliwy. Oddaj Bogu życie, a on wszystkie problemy Twoje rozwiąże. Nie wiem, czy słyszeliście taką Ewangelię? Nie posługujemy się podstępem. Ludzie chcą słyszeć taką Ewangelię, że ktoś rozwiąże wszystkie problemy za ciebie, że ktoś rozwiąże wszystkie Twoje sprawy w taki sposób, że ty usiądziesz, ręce włoży do kieszeni, a Pan Bóg porozwiązuje wszystkie Twoje problemy. Chcę powiedzieć, to jest jakiś podstęp, to jest jakiś chwyt. Wielu ludzi, którzy przyszło i pomyślało sobie, że to właśnie tak wygląda Ewangelia, potem wyszło zawiedzionych, bo okazało się, że Pan Bóg nie rozwiązywał za nich ich problemów. Pan Bóg nie rozwiązuje ich problemów. Pan Bóg daje ci siłę, żebyś mógł wziąć odpowiedzialność za twoje życie i żebyś mógł stanąć w prawdzie i zwyciężyć. Nie jest tak, że On rozwiązuje za ciebie problemy. Oczywiście pewne problemy się naturalnie rozwiązują i pewne rzeczy Pan Bóg rozwiązuje, ale chcę Ci powiedzieć, najpiękniejsze w chrześcijaństwie to nie jest to, że On to robi za Ciebie, ale On to robi z Tobą. On to chce robić z Tobą. On chce rozwiązywać Twoje problemy, ale właśnie w taki sposób, że, bo On mówi tak, dam Ci siłę, dam Ci swojego ducha, dam Ci swoją łaskę. Jeśli to masz, niczego więcej nie potrzebujesz. Paweł mówi, trzy razy prosiłem Pana, żeby odjął ten problem ode mnie. Trzy razy go prosiłem. I powiedz Pawłowi, powiedz ludziom takim, takim jak Paweł, że Bóg rozwiązuje jego problemy. A Bóg powiedział, nie rozwiązuje twojego problemu. Masz łaskę, którą ci daję i z którą możesz zwyciężyć każdy problem, przejść każdą burzę. I to jest cud. Nieraz bywa tak, że posługujemy się podstępem, posługujemy się kłamstwem, żeby ludzi do czegoś zachęcić. Ale Paweł mówi tak: Ewangelia nie potrzebuje żadnego kłamstwa. Ewangelia nie posługuje się żadnym podstępem, i to mi się podoba. Ewangelia nie posługuje się kłamstwem. Kłamstwem również takim, wiesz, takim emocjonalnym, takim kłamstwem, w którym chodzi o to, żebyś się dobrze czuł, żeby wszystko było piękne, żebyś miał dobre samopoczucie, bo nieraz tak nam się wydaje, że najważniejsze jest e, dobre samopoczucie. Jak odróżnić? To, co prawdziwe, od tego, co podstępne. Jak odróżnić prawdziwą pobożność od fałszywej? Fałszywa będzie zawsze potrzebowała jakichś podstępów i jakiegoś udawania, jakiejś manipulacji. Będzie zawsze musiała się posiłkować takimi rzeczami. To może być nieraz tak, że wiesz, stworzymy jakąś dobrą atmosferę, musi być jakaś cicha muzyka, musi być jakoś tak, wiesz, fajnie, żebyś ty tak po prostu dobrze się poczuł. Żebyś się dobrze poczuł. Bo najważniejsze jest, żeby się dobrze czuł. Znasz takie chrześcijaństwo taką postawę, bo najważniejsze, żeby się w tym dobrze czuł. Chcę powiedzieć, a Bogu nie o to chodzi, żebyś ty się dobrze czuł. Jemu chodzi o to, żebyś e, rósł w prawdzie. Żebyś nawzajem, żebyśmy się nawzajem zachęcali, ale zachęcali się w prawdzie, Zachęcali się w rzeczach, które są dla nas wyjątkowo konieczne. I tak się odróżnia yy, pozorne rzeczy od yy, fałszywych. Bo kiedy emocje puszczą, kiedy człowiek będzie pozbawiony tej mydlanej bańki, kiedy skończy się to piękne, to człowiek zaczyna pytać, czy to miało tak wyglądać. I myślę, że wielu ludzi yy, właśnie dlatego nie są chrześcijanami, bo im yy, ktoś ogłosił rzeczy, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. A potem powiedzą, Pan Bóg nie zareagował. Ja spotkałem takich ludzi w taki sposób do mnie przemawiających. Mówią, i gdzie jest Bóg? I gdzie jest Bóg, który miał to zrobić i tamto zrobić za mnie i miał mi rozwiązać takie problemy i takie sprawy rozwiązywać? Gdzie jest ten Bóg? Ktoś ci zwiastował złą Ewangelię. Jeśli ją y, usłyszałeś w wypaczony sposób, to potem wszystko będzie stało krzywe. Jeśli zbudujesz dom w którym nie poustawiasz dobrze fundamentów, to prędzej czy później zacznie się po prostu w którąś stronę yy, yy, chwiać, zacznie się w pewnym momencie yy, coś z tym domem dziać jeśli mamy źle ułożone fundamenty. Święty Paweł mówi, unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące i nie posługujemy się podstępem. I dalej mówi, nie zniewalamy Słowa Bożego. To nie zniewalamy, nie robimy ze Słowa Bożego niewolnika. To jest dokładnie tak. Ale najczęściej u nas w naszych Bibliach jest napisane, nie fałszujemy słowa. Tak też można przetłumaczyć ten wiersz. Nie fałszujemy słowa, nie robimy ze Słowa niewolnika. Słowo Boże nie jest bowiem naszym niewolnikiem. My go nie dostaliśmy po tym, nie po to, żeby Nim manipulować. To jest bardzo ważne yy, słowo, które tutaj Paweł mówi, bo on yy, w wierszu piątym doda jeszcze do tego takie zdanie, które musimy już teraz przeczytać. Bo nie głosimy samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, który jest Panem. Ja chcę na to zwrócić Waszą uwagę, ponieważ nie, nie, nie możemy manipulować Słowem. Nie możemy tego słowa wyrywać z kontekstu i układać sobie yy, jakichś własnych yy, opowiadań. Mamy głosić Chrystusa Jezusa, który jest Panem. Bardzo proste zdanie, bardzo prosta myśl, bardzo chyba sugestywne, bo pozwala nam zorientować się, że jest to jedno z najtrudniejszych rzeczy. Święty Jakub w swoim liście napisze, że jakby naj, naj, największy sąd będzie się odbywał przed tymi, którzy nauczają słowa. Dlaczego? Ponieważ mogą głosić tak, jak mówi Biblia, ale często mogą wkładać siebie samych w to, co mówi Biblia i odkrywać przed ludźmi rzeczy, których naprawdę nie ma. To jest bardzo niebezpieczne. Możemy manipulować słowem, możemy to robić z kazalnic, możemy to robić z kościele, możemy to robić w domu, możemy to robić w różny sposób, manipulować słowem, uczynić sobie ze słowa niewolnika, którego później będziemy traktować jak naszą własność, brzydzimy się tym, nienawidzimy tego. Tego wyrywania z kontekstu, tego traktowania słowa, którym rzucamy ludzi kam jak kamieniami, którym kamienujemy ludzi właśnie tymi słowami, kiedy zaczynamy im wypowiadać różne rzeczy i wszystko w oparciu o, o słowo. Słowo nie jest poddane, abyśmy nim manipulowali, a my nie jesteśmy od tego, abyśmy głosili Chrystusa, a tak naprawdę siebie samych. To, co my myślimy, to, co my chcemy, to, co my uważamy, to jest bardzo niebezpieczne. To jest e, najniebezpieczniejsza broń na świecie. Dlatego boję się mówić kazań. Dlatego zawsze się obawiam, kiedy mam wyjść. Ponieważ wiem, że z każdego słowa będę osądzony. Wiem, że jeśli pokręcę, to ludzie będą mieli może pokręcony sposób patrzenia na Boga. A potem trzeba będzie to wszystko prostować i przed Bogiem e, się wstydzić. I tutaj jeszcze powie w tym drugim wierszu na koniec, tak, że jawnie głosimy prawdę, poddając samych siebie pod osąd każdego ludzkiego sumienia przed Bogiem. To zdanie, wiersz ten drugi jest, zobaczcie, on jest naładowany takimi rzeczami, które możemy tak przebiec, zostawić i, i pójść dalej. Bo tak, po pierwsze, nie ukrywamy spraw hańbiących, nie zamiatamy pod dywan rzeczy, które są hańbiące w ten sposób. Bowiem chrześcijaństwo traci na wiarygodności, o czym przekonały się duże Kościoły, tak, które właśnie straciły sporą część wiernych, bo ukrywali rzeczy hańbiące i dokonywali strasznych rzeczy. Ale też yy, nie posługujemy się podstępem, także w tym wymiarze nie zniewalamy słowa Bożego, lecz jawnie głosimy prawdę. I chcę to dzisiaj powiedzieć, niech to, yy, nie, niech to usłyszy też i moje serce, i może i, i każdy z Was. Bo my tu jesteśmy siostry, bracia, dlatego że chcemy jawnie głosić prawdę. Z, yy, głosić prawdę poddając samych siebie pod osąd każdego ludzkiego sumienia przed Bogiem. To jest bardzo mocne. A więc ym, musimy mieć świadomość, że nasza służba i nasze powołanie, nasza Ewangelia, którą głosimy, to nie jest tylko coś, co mamy do powiedzenia w znaczeniu, yy, chcę yy, po prostu powiedzieć, co myślę i pójść dalej, ale mamy świadomość, że ludzie mogą to oceniać i robią to w swoim sumieniu. I tutaj się na sekundę zatrzymam, bo chcę powiedzieć coś takiego, że bardzo często, kiedy głosimy słowo ludziom, to oni z nami dyskutują i oni im się zgadza, nie zgadza, podoba się, nie podoba, mogą dyskutować. Paweł często mówi, unikaj zbędnych dyskusji, tak? Niepotrzebne są nieraz dyskusje, bo my apelujemy nie tylko do umysłu albo nie tyle do umysłu, co do sumienia. Ludzie z naszym argumentem mogą dyskutować, ale jeśli ich poruszy, ich, ich sumienie poruszy Słowo Boże... Jeśli ich sumienie poruszy słowo Boże, wtedy zaczyna się coś dziać. E, C. U. Lewis, bardzo znany chrześcijański pisarz, kojarzycie go, jeden z najwybitniejszych apologetów chrześcijaństwa, mówił, że kiedy e, był a, a, ateistą, był człowiekiem, e, który stronił od Pana Boga, i kiedy e, docierało do niego słowo, to mówił: Nie zgadzam się z tym słowem. Nie zgadzam się z żadną argumentacją, którą do mnie mówisz. Ale sumienie. Mówi mi, że to jest prawda. Umysł się nie zgadza. W umyśle mogę dyskutować i dyskutować do śmierci, ale sumienie zostaje poruszone. I tutaj Paweł do tego yy, nawołuje, bo mówi, głosimy prawdę, bo ona jest najcenniejsza. Nie chodzi, o to, jakimi, nie chodzi o to, żebyś używał argumentów, yy, nie chodzi o to, żebyśmy przyjęli taką makiaweliczną tezę, że cel uświęca środki, że możemy kłamać, byle tylko ludzi naprowadzić do, do Pana Boga. To jest nieprawda. Jesteśmy powołani do tego, by głosić całą prawdę. Chcę powiedzieć szczególnie w kontekście tych ruchów, które nieraz wygłaszają różne nieprawdziwe teorie na temat ewangelicznego chrześcijaństwa, mówiąc, że, że Bóg chce, żebyśmy byli wyłącznie ludźmi szczęśliwymi, wyłącznie młodymi, wyłącznie zadowolonymi, wyłącznie bogatymi i że tego Bóg chce wobec każdego z nas. Czytaliśmy sobie w czwartek Psalm 42. Wiecie, to bardzo dra dramatyczny psalm. Nie wiem, czy macie okazję, e, jakby kojarzycie ten psalm, bo myśmy go sobie po prostu w czwartek rozważali. E, I on był naprawdę e, poruszający. Psalm 42, on, e, pozwolę sobie go otworzyć. E, to jest psalm, który jest bardzo prawdziwy. E, w tym psalmie możemy przeczytać takie słowa, które mówią. Łzy moje były mi chlebem we dnie i nocy, gdy pytają mnie przez cały dzień, gdzie jest Twój Bóg. Wspominam i wylewam moją duszę, kiedy będę mógł wreszcie iść do Domu Bożego. Czemu jesteś przygnębiona, duszo moja, i czemu jesteś we mnie niespokojna, moja duszo? Chcę powiedzieć, siostry bracia, że to jest część prawdy o nas i my jej nie możemy zakłamywać. Kiedy czytamy takie słowa, jak to, co Paweł tutaj mówił, że poddajemy siebie pod osąd każdego ludzkiego sumienia, to chcę powiedzieć, jeśli będziemy zwiastować Ewangelię, która jest wykrzywiona, która mówi tylko to, co ucho chce słuchać, tak? Taka Ewangelia, której chcemy posługiwać się tylko tym, co jest miłe, co jest przyjemne, co jest dobre, co jest dla, dla ludzkiego ucha miłe, sympatyczne dla serca, to chcę powiedzieć prędzej czy później okaże się, że ludzie powiedzą, Ewangelia nie działa. Dlaczego Ewangelia nie działa? Czy masz na to jakąś odpowiedź? Tak, bo to nie jest Ewangelia. Bo to jest zbiór różnych moich koncepcji. Może wymaga to zmiany. Może trzeba się przyznać, że to, co mi się wydawało takie, wiesz, mam poukładane, mam to wszystko poukładane. Dzisiaj to wszystko musi yy, ulec yy, ruinie. Czy się zgadzasz na to? Żeby. Tę misterną budowlę, którą Ty sobie stworzyłeś, żeby Bóg powiedział: słuchaj, um, odwróć się od tego i zacznijmy to jeszcze raz od początku. To nie jest wstyd. Wiele razy musiałem zaczynać od początku. Wiele razy musiałem przyznawać się, że to nie tak i to nie tak. Wiele razy musiałem zobaczyć, że Bóg. Nie stoi za tym, co wydaje mi się słuszne i logiczne, ponieważ okazuje się, że On chce mnie takiego, jakim naprawdę jestem. Prawda zwycięża dzięki temu, że jest autentyczna. Nie ma w niej fałszu, nie ma udawania, nie ma pozorności. I Paweł mówi: y, tylko wtedy zwycięży, kiedy będzie prawdą. Prawdą o człowieku w pełni. O tym, że człowiek może być przygnębiony, że może być niespokojny, że może codziennie y, wylewać łzy przed Bogiem i że czuć, czuje się często przygnębiony, że ma takie wrażenie, tak jak czytamy w psalmie 42, że wszystkie burze i wszystkie możliwe fale i wszystkie możliwe problemy, jakie się tylko mogły zwalić, na niego spadają. A może nawet zawoła, tak jak psalmista w wierszu 10 skało moja, czemu o mnie zapomniałeś? Chcę Ci powiedzieć, masz do tego prawo. Bo to jest prawda o tym, jak się czujesz. I nie będziemy tego zafałszowywać. Nie będziemy udawać, że tego nie ma, że tego nie widzę, że to nie jest tak. Bo Paweł powiedział: Głosimy prawdę, podając samych siebie osądowi każdego ludzkiego sumienia. Dla mnie jest to e, jakby bardzo odkrywcze i, i e, szalenie ważne, żebyśmy byli gotowi na to, by z pewnych rzeczy rezygnować, by wciąż e, z, zmieniać. Już takie wydaje się utarte nasze przekonanie, by z powrotem wracać do tego, co to znaczy zaufaj Panu. Co to znaczy zaufaj Panu? Kiedy czytam e, wiersz trzeci, jeśli nawet nasza Ewangelia jest zasłonięta, to jest zasłonięta przed tymi, którzy dają się zgubić, e, których Bóg tego świata, Bóg tego wieku oślepił. Umysły y, pozbawione wiary, aby nie dostrzegli blasku Ewangelii, chwały, y, która jest obrazem Chrystusa. Zacząłem to od tego pytania. Y, niedowiarstwo jest y, nierozwiązywalnym y, problemem, jest dla mnie nierozwiązywalną zagadką, było po prostu w pewnych momentach ktoś y, po prostu zwyczajnie y, nie, nie chce uwierzyć. Ale tutaj y, ten tekst y, pokazuje nam pewną rzecz. Pokazuje nam, że y, to. Prawda jest najcenniejszą z tych rzeczywistości. Zwróćcie uwagę na to, co e, e, czytamy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 28-29 wiersz. Gdy Jezus dokończył tych wszystkich słów, to są te mowy na e, kazaniu na górze, kiedy Jezus dokończył tych wszystkich słów, to zdumiewały się tłumy nad jego nauką, albowiem uczył je jak ktoś, kto ma władzę, a nie jak uczenie w piśmie. Czym się różnił Jezus od uczonych w piśmie? Oni. Dywagowali na temat słowa, rozkładali to słowo na, na wszystkie możliwe elementy. A Jezus tego nie robił. On nie uczył jak uczenie w piśmie. On uczył jak ten, który ma władzę i ten, który ma moc, bo to, co mówił, było prawdą. To zresztą. Pięknie też jest świadectwem o Janie Chrzcicielu. Kiedy Jezus odszedł na za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan Chrzcił, czytamy, wielu przychodziło do Jezusa i mówiło, Jan nie uczynił żadnego cudu, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, o Jezusie powiedział, wszystko było prawdą i wielu uwierzyło. Wiecie dlaczego uwierzyło? Bo wszystko, co mówił, było prawdą. Bo nie chodziło o atmosferę, bo nie chodziło o dobre samopoczucie, bo nie chodziło o to, żebyś y, się czuł świetnie. Chodziło o to, że tylko prawda może człowieka wyzwolić do tego, by móc y, nie załamać się, gdy przychodzi na Twoją głowę y, huk wodospadów, gdy dzieją się naprawdę dramatyczne rzeczy, to wiesz, komu zaufałeś. To nie musisz mówić, to jak to jest, że Pan Bóg teraz nie działa, że go nie ma. W drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale czytaliśmy to dwa tygodnie temu, jest takie zdanie w wierszu 14 do 16. Ich umysły stały się skamieniałe, bo po dziś dzień ta sama zasłona pozostaje nad nimi, kiedy odczytują stare przymierze, ponieważ zasłona zostaje usunięta w Chrystusie. Ponieważ zasłona zostaje usunięta w Chrystusie i tak do dzisiaj, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, a ilekroć zwracają się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, o tym, że ci, którzy byli pierwszymi odbiorcami Ewangelii, Żydzi, którzy słuchali Ewangelii, jedni usłyszeli i zostali przekonani, inni trwali dalej w swoich własnych teoriach właśnie tych wszystkich koncepcjach teologicznych, nie chcąc usłyszeć tego, co Bóg mówi. Ale możemy pójść jeszcze kawalącik dalej i przeczytać fragment z Izajasza 25 rozdziału, gdzie Bóg zaprasza wszystkie narody na wielką ucztę. Czytamy w 25 rozdziale tak. Na tej górze mówi Bóg, Pan Zastępów, przygotuje wszystkim narodom ucztę obfitującą w mięso i wyśmienite wina, ucztę z najprzedniejszych win i z nie, naj, naj, mięs i najwyborniejszych win. I zerwie na tej górze zasłonę rozdartą nad wszystkimi ludami i całun, który spowija wszystkie narody. Pochłonie on śmierć na wieki. Bo Pan Bóg otrze łze z każdego oblicza i zdejmie też hańbę ze swego ludu na całej ziemi, tak Pan powiedział. W tym dniu będą mówić, oto nasz Bóg. Jemu zaufaliśmy, On nas wybawi. To jest nasz Pan, w Nim pokładamy nadzieję. Radujmy się i weselmy się Jego zbawieniem. Tak czytamy w księdze proroka Izajasza. Naród y, żydowski, tutaj mówi y, Paweł w liście do Koryntian, y, po części ma zasłonę do dzisiaj na swoim obliczu, czytając pismo ciągle nie mogą dostrzec w nim Chrystusa. A nasze narody poza y, żydowskim mają też inny całun na twarzy, tak? Całun, który tutaj Izajasz prorokował, że kiedyś pewnego dnia na pewnej górze Bóg zdejmie ten całun z y, twarzy narodów. Z, y, z tych narodów, które wszystkie y, m, m, możemy tu wymienić. I pochłonięta zostanie śmierć. To jest y, zapewnienie, które... My dzisiaj e, chcemy rozkrzyczeć i powiedzieć: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że tak właśnie się stało. My z narodów możemy powiedzieć: Bóg zdjął z naszych twarzy całun. To jest wielki dar, to jest wielka sprawa, ale m, wielu ludzi, tak jak czytamy, ma dalej tę zasłonę e, na twarzy, czy to będzie ta czy inna zasłona, ponieważ Bóg tego świata oślepił umysły pozbawione wiary, aby nie dostrzegli blasku Ewangelii. To, że jesteś odbiciem Chrystusa i to, że jesteś taką planetą, która odbija światło, to, że jesteś satelitą, która odbija promienie słoneczne, nie znaczy, że każdy człowiek uwierzy. Ale masz to robić. Nie znaczy, że każdy człowiek będzie, będzie mógł przeżyć. Tego możemy nie rozumieć. Ale mamy być takim światłem. Jest tajemnicą, że pewni ludzie słyszą Ewangelię i, i nie reagują. Paweł nas nawołuje i zachęca i mówi, nie głosimy, nie głosimy, nie keryso, to jest kerygmat, tak? To jest od tego pochodzi. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale głosimy, że Jezus Chrystus jest Panem. To zdanie, że Jezus Chrystus jest Panem jest bardzo ważnym zdaniem, bo on oznacza, że On w każdej sytuacji Twojego życia jest Panem. Czy jesteś na górze, czy jesteś w dolinie, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś nieszczęśliwy, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, On jest Panem w każdej z tej sytuacji, w której się znalazłeś. Czy to jest sytuacja, która wymaga tego e, jakiejś interwencji e, lekarskiej, czy to jest sytuacja, która wymaga jakiejś pomocy z swojej strony, Bóg jest Panem, Jezus Chrystus jest Panem w każdej z tych sytuacji. To nie każdy człowiek jest w stanie powiedzieć, bo wielu ludzi może tak powiedzieć, kiedy się wszystko układa dobrze. Ale kiedy zaczynają się problemy, wielu ludzi powie: No i gdzie jesteś, panie Boże? Psalmista też tak mówił: Gdzie jest Twój Bóg? Mówią wszyscy wokół. I ja sobie też zadaję to pytanie, mówi psalmista: Gdzie jest mój Bóg? Dlaczego Boże nie reagujesz? Dlaczego Boże wygląda na to, że o mnie zapomniałeś? Nie głosimy bowiem samych o siebie, ale głosimy, że Chrystus jest Panem. A my sami. I tutaj jest zdecydowanie mocne stwierdzenie. Jesteśmy waszymi niewolnikami. Tam jest użyte słowo, które oznacza po prostu bycie niewolnikiem. To jest coś ni niżej niż sługą. Jesteśmy waszymi niewolnikami ze względu na Jezusa Chrystusa. I kończy to, e, jeśli pozwolicie, e, jeszcze odrobinę cierpliwości takim zdaniem, bo Bóg powiedział z ciemności niech zajaśnie światłość. Jest Bóg, przez małe. B, który zrobi wszystko, żeby e, światło się nie wydostało. Jest Bóg e, przez małe B, który jest takim e, wielką czarną dziurą, która wchłonie wszelką miłość, ile by tam nie płynęło, wszelką dobroć i wszystko obróci przeciwko Bogu. Może być najbardziej obdarzoną osobą e, we wszechświecie, może być aniołem światłości, ale będzie miała jakiś pretens, jakąś pretensję i stanie się czarną dziurą, która wchłania wszelkie światło. I ten właśnie. Powoduje ten Bóg tego świata, ten Bóg tego wieku, powoduje, że ta zasłona jest na twarzach często naszych bliskich, często tych, z którymi chcielibyśmy dzielić nasze życie. I jest Bóg, który z tej ciemności wyprowadza światło. Bogu niech będą dzięki że większy jest ten, który daje energię światłu niż ten, który tę energię wchłania y, i ją po prostu y, gdzieś y, wtapia w, w swój najgłębszy egoizm. Większa jest moc światła niż moc ciemności. Nawet jeśli diabeł zrobi wszystko, żeby całe światło Boże było wchłonięte, to nie jest w stanie, ponieważ Boże światło jest potężniejsze i jest większe. Tak głosimy od początku i tak głosi Kościół. Bo Bóg powiedział, niech z największej i najgłębszej ciemności zajeśnieje światło. Jechi or, niech się stanie światło. I stało się światło. Tu jest taka, taki obraz, jakby ktoś wszedł do naszego pokoju i zapalił w naszych sercach, włączył kontakt, i zaśniało. Tak było w moim życiu i myślę, że było tak w waszym. Doświadczyliście tego, że pewnego dnia Bóg włączył światło w waszym życiu. I nie trzeba było już nic tłumaczyć, kim jesteś, jaki jesteś. Nie musiałeś się tłumaczyć, że wiesz, bo ja tak musiałem, bo ja tak musiałem. Pewnego dnia Bóg włączył światło i wszystko stało się jasne. Doświadczyłeś tego? I kiedy to wszystko stało się jasne, mogłeś usiąść bezpiecznie, bo wiedziałeś, jak wygląda świat. I teraz pomyśl sobie o tych, którzy chodzą w ciemności. Oni muszą ciągle się bronić, oni muszą ciągle o coś walczyć, bo oni nigdy nie będą mieli poczucia bezpieczeństwa, bo oni nie wiedzą, jaką mają wartość, bo oni nie wiedzą, kim są w Chrystusie, bo oni się boją Boga, bo oni chodzą w ciemności. My jesteśmy powołani do tego, by modlić się, by Bóg także w ich sercach włączył światło. A wtedy nie będziemy musieli im nic tłumaczyć, nie będziemy musieli ich w żaden sposób pouczać, bo tak mówi pięknie prorok Jeremiasz: Od najmniejszego do największego będą wiedzieli, co jest, ponieważ Bóg włączył światło. Chcemy, aby włączył światło w naszych domach, chcemy, aby włączył światło w miejscach naszej pracy, chcemy, aby włączył światło tu we Fromborku, aby włączył je w Braniewie, aby włączył je wszędzie tam, gdzie jesteśmy, aby On zapalił w sercach tych ludzi, którzy tutaj. Mieszkają. Światło poznania chwały, które jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Czy jesteś zdeterminowany do tego, by się modlić właśnie o, o to, by Bóg włączył światło w Twoim domu, by włączył światło w Twojej pracy, by włączył światło wśród Twoich kolegów, wśród znajomych. Panie, włącz światło w ich sercach. Panie, proszę Ciebie, włącz światło. Tam, gdzie jest naj, najciemniej. On zapalił je w naszych sercach. Chcę się zapytać, siostry bracia, czy to jest takie normalne, żeśmy uwierzyli? Czy to jest takie normalne? Czy to jest naturalne? Ja byłem zawsze takim człowiekiem wierzącym, więc dla mnie to jest naturalne. Nie. To włączenie światła zawsze jest cudem, zawsze jest czymś, co mnie zaskakuje, czymś, co mnie zadziwia. Ja w ogóle nie byłem człowiekiem, który miał prawo żądać od Boga, żeby włączył światło. Ale ktoś się za mnie modlił, wiem o tym. Ktoś o mnie walczył, wiem, bo spotkałem tych ludzi. Modlili się i walczyli, i Bóg włączył światło. Byli tacy ludzie, którzy modlili się za Ciebie, aby Bóg włączył światło, i tak się stało. A teraz my jesteśmy zobowiązani, by modlić się za tych, którzy są pogrożeni w ciemności. Ten całun śmierci jest okropny, jest śmierdzący, jest brudny, jest wstrętny, jest nieczysty. Ta ciemna dziura, która jest nad nimi, wydaje się taką mocą, i słychać z niej taki y, diabelski śmiech, ale on przegrał. On już jest pokonany. Bóg włączył światło. I cokolwiek by się nie działo, jesteśmy tego świadkami, mówimy tak: światło jest potężniejsze niż ciemność. Zapalił światło na naszych sercach. Jest to światło, które. Oddaję chwałę Bogu. I zakończę to rozważanie fragmentem Psalmu 42, bo mówię, że piękne rzeczy czytaliśmy sobie e, w ten czwartek. Ten psalm w wierszu 6 i 12 powtarza taki refren. Zaufaj Bogu, bo jeszcze go będę sławił. Zaufaj memu Bogu, bo będę go chwalił. Będę chwalił oblicze jego ocalenia. E, Zwrócił uwagę na to zdanie, bo ja już na nie zwróciłem uwagę w czwartek. E, po pierwsze, podoba mi się w Ewangelii prawda prawda o człowieku, prawda, kim jestem w obliczu Boga prawda, która jest ciekawsza niż wszystkie kłamliwe historie diabła prawda jest najbardziej interesująca, jest najbardziej atrakcyjna, jest najbardziej ekscytująca prawda. Jestem historykiem. Najbardziej interesuje mnie prawda, dochodzenie do prawdy. Nie do tego, co ludzie mówią. Najbardziej naj, ekscytująca. Nieraz, jak oglądam e, filmy historyczne, albo szczególnie takie po prostu jakieś kwazy e, historyczne, to myślę sobie, czemu ci ludzie, którzy nakręcali, nie pofatygowali się, żeby poznać prawdę. Ona jest ciekawsza niż te historie, które oni opowiedzieli w tym filmie. Prawda jest ciekawsza. Dotyczy to na przykład gladiatora, dotyczy to na przykład Braveheartu, czy czegokolwiek. Prawda jest jeszcze ciekawsza niż to, co możemy czytać w tych wymyślonych bajkach. Tekst mówi, zaufaj Bogu, bo Go będziesz jeszcze sławił. On da, daje e, mocny fundament. Mówi tak, jeśli zaufasz Bogu, możesz być pewien, że On sprawi, że zajaśnieje światło i będziesz Go chwalił. Każdy twój problem, jak cień, każda twoja trudna sytuacja, jak noc, każda sytuacja, która wyglądała na przepasną dolinę, na taki wielki Tehom, takiej wielką przepaść, która jest po prostu najgłębszą z możliwych dolin, one wszystkie przeminą. Wszystkie twoje e, słabości, one wszystkie przeminą. Wszystkie twoje grzechy, one wszystkie są już e, zmazane. Wszystko to zostaje ci. Darowane, to wszystko ostatecznie się skończy, jeśli zaufasz Bogu, będziesz Go jeszcze sławił. Klucz jest w tym, jeśli Mu zaufasz. Jeśli zaufasz swojemu Bogu, tu jest powiedziane, mego Boga, i oblicza Jego ocalenia. Zwróciłem uwagę na to, że w języku hebrajskim tutaj jest taki zwrot Panaf Szłot, oblicza Jego ocalenia. Zwróć uwagę, że w drugim do Koryntian jest dokładnie to samo powiedziane, a te rzeczy zgrały się zupełnie nie dlatego, że je planowaliśmy, bo wiecie, że te psalmy wędrują u nas i niekoniecznie by to było. Ja tego nie zaplanowałem, bo tu jest napisane tak, w szóstym wierszu drugiego listu do Koryntian, że Bóg zapali światło w, w sercach, światło poznania chwały Bożej, które jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Poznanie, które, jak, jak włącza się światło, Jezus Chrystus, który świeci tym światłem, nieraz chciałbym myśleć, że my jesteśmy takim obrazem i takim odbiciem Pana Boga, ale tak naprawdę Jezus Chrystus jest takim odbiciem i obrazem Pana Boga, którego możemy tutaj do, dostrzegać. I to On rozpala nasze serca. Zaufaj Bogu, bo będziesz mógł oglądać oblicze Jego ocalenia, po, je, po hebrajsku Pana wieszłot", oblicze Jego ocalenia. Ta chwała Boża jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział, wszędzie widzę Jezusa Chrystusa. W każdym psalmie, w każdym tekście Starego Testamentu widzę, jak to się wszystko składa w jedną całość. Jeśli zaufasz Bogu, mówi psalmista, to będziesz Go sławił i będziesz chwalił oblicze Jego ocalenia. Oblicze Jego ocalenia. Będziesz wielbił Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki za to, że właśnie tak sprawia, że kiedy włącza ten światło w naszych sercach, to rozpoznajemy, że jest nim Jezus Chrystus. O, rozpoznajemy Jezusa Chrystusa, który jest łaskawym obliczem Pana Boga. Jest miłosierny, jest życzliwy i zdejmuje nam z twarzy zasłonę. Jesteśmy Ci, Panie Jezu, dzisiaj za to bardzo wdzięczni. I dziękujemy Ci, ilekroć zrywasz z naszego serca ten zasłonę, która zakrywała nam Ciebie i nie pozwalała zobaczyć, kim jesteś. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj możemy takiego Ciebie oglądać. Boga, który zdejmuje zasłonę śmierci z naszych oczu, i możemy patrzeć się na Ciebie, i możemy chwalić oblicze, Twoje oblicze ocalenia. Jesteś dla nas światłością, jesteś dla nas światłem. I dziękuję Ci za to, że ono rozbłysło, a dzisiaj chcemy walczyć i modlić się o tych wszystkich, którzy. Tkwią jeszcze w ciemności, którzy są bezradni, którzy są e, e, zupełnie pozbawieni pokoju, błagając cię Panie, abyś zapalił światło swojego ocalenia także w ich sercach, aby mogli zobaczyć, że Ten, którego odrzucili, Jezus Chrystus, jest ich umiłowanym Zbawicielem i Panem w każdej sytuacji, teraz i na wieki. Amen.